Cześć, zapraszam Was w kolejnej lekcji z serii Gramatyka języka niemieckiego. Dzisiaj powiemy sobie o rekcji czasownika, ale o rekcji bez przyimków, tylko o rekcji czasownika, w której czasowniki wymagają użycia biernika. Są takie czasowniki, które odgórnie nakazują użyć akuzatywu, datywu, czyli biernika, czy też celownika. Dzisiaj powiemy sobie o tych czasownikach, które wymagają użycia akuzatywu, czyli naszego polskiego biernika. Jakie są to czasowniki? Spójrzmy. Anrufen, zatelefonować, telefonować. Jest to czasownik rozdzielnie złożony. Beneiden, zazdrościć. Spójrzcie. Beneiden, zazdrościć. Intuicyjnie użylibyśmy celownika. Ja zazdroszczę komu, czemu? Jemu na przykład. Ale nie, ten czasownik wymaga użycia biernika i po prostu zapamiętujemy, że z beneiden będzie zawsze akuzatyw, tak jak zresztą z tymi wszystkimi czasownikami. Heiraten, poślubić. Nennen, nazywać. Stören, przeszkadzać. Unterbrechen, przerywać. Genießen, delektować się. Lassen, kazać, pozwalać. Vergessen, zapominać. Es gibt, jest, są, znajduje się, znajdują się, überlegen, przemyśleć. I te wszystkie czasowniki warto zapamiętać, nawet musimy, znaczeniowo i właśnie, że one łączą się wszystkie z biernikiem. I teraz spójrzmy na przykłady. Stören Sie mich nicht, czyli nie przeszkadzaj mi, niech Pani mi nie przeszkadza, mamy tu formę grzecznościową. Widzimy, że normalnie byłoby komu, czemu, ale mamy myśl, ponieważ stören wymaga użycia biernika. Wir müssen dich leider unterbrechen. My musimy Tobie niestety przerwać. I tutaj mamy dich, bo mamy unterbrechen, które wymaga biernika. Wann hat sie diesen interessanten Mann geheiratet? Kiedy ona poślubiła tego interesującego mężczyznę? I zadanie dla Was polega na uzupełnieniu luki. Mamy zdanie. Wir haben unser Schicksal nicht beneidet. Zadanie polega na tym, byście zamienili zaimek osobowy er na odpowiedni zaimek osobowy, który będzie pasował tutaj w tą lukę. To wszystko na dziś. Zapraszam Was do kolejnej lekcji już za tydzień.